Hej, cześć, siemanko, ja jestem Brandon, witam was bardzo serdecznie w ten ponury i świetny wieczorek dzisiaj razem z Michaelem, którego jeszcze nie znacie, ale go poznacie, bo będzie z nim parę odcinków. Nagrywamy sobie tor do wyścigów na wózkach. Tor wygląda naprawdę pokaźnie, zobaczcie, to jest coś takiego, on tam ryży ze mnie. My go już budujemy, za chwilę ładujemy wózki i ścigamy się na nich, mam nadzieję, że wam się to spodoba. Wracam już za chwilę, tuż na starcie, także do zobaczenia. Jesteśmy z powrotem razem z Michaelosem. Zbudowaliśmy tak zajebisty tor przeszkód, więc myślę, że to się uda i będzie naprawdę zajebiście. Jest najpierw kilka łamigłówek, parę pułapek, dziur i tak dalej. Kto spadnie, przegrywa. Potem jest landfall. Tak to właśnie jest, jak się nagrywa z nieodpowiedzialnymi ludźmi. Ale dobra, stąd lepiej widać. Tam jest launchpad, potem jest wjazd, zjazd. Będzie naprawdę fajnie. Michał, przedstaw się ludziom. Cześć. Powiedz, skąd jesteś, do którego przedszkola chodzisz? Jestem z Gliwic, schodzę do przedszkola numer 41. Pewnie do tego chodzi w dzieciństwie. Okej, słuchajcie, nagrywamy z Michaelosem taki materiał. Seria faceci w rajstopach. Ja gram karabinem, on gra omegą. No i się kręci, nie? Słuchajcie, mamy tu swoje dwa wózeczki, będziemy się ścigać, po prostu ścigać, nie? Emocje jak na grzybach. Michael, ustaw się na swojej pozycji. Tak, jakby zbieram twoje rzeczy. O, już jest. W serio masz szarą memkę? Ja tu... No co miałem? Po co mi to wstaje? Mam coś innego. Ja biorę te schody. Nie wiem czemu, ale biorę te. Które? Prawe, lewe? Stajesz przy schodach i tu jest linia startu. Okej, przy schodach? No. Gotowy? Gotowy, 3, 4... Okej, okay, czekaj, stój, moment! Odliczanie musi być. Dobra. Ile ci, mam nadzieję, że wygram tą rozgrywkę, że... Słuchajcie, budu... Stary. Co? Pierdził, zablokowałem się. Dobra. Leć! Dobra, lecę, stary. Jeszcze jestem jak ten. Jak się nazywa ten szybki wściekły, co zginął? Vin Diesel. A few moments later. Co tak słabo? A jaki gnój, ty, zobacz go. Nara. No. Stary, na najlepszej prostej mnie wpuściłeś. Teraz chwila prawdy, czy nasz jump pad to działa. Właśnie, bo tam jest jump pad, słuchajcie. Okay, i może się okazać. Czekaj, schodzę i walę jump. Po prostu zbuduj schody zamiast niego, dobra, nieważne. Nie, stój, więc stój, nie, stary, stój. Chodź tu. Chodź, cofnij wózek. Mam pomysła. Słuchajcie, wiem, że wyścig jest trochę na spontanie. Mam nadzieję, że nie będziecie za coś źli. Wiem, co zrobić, żeby on zadziałał, stary. Stary. To jest taka małpa, słuchajcie, on mnie 17 razy zabił, kiedy... Dobra, weź ten wózek do tyłu. Nie, weź ten wózek, stary. Ej, nie mogę budować, czemu nie mogę budować? Co się stało? Zawiesicie w prawach ucznia, chłopcze. Gań się. Ty jesteś leszcze. Co chcesz zrobić? No zobaczyć, patrz to. Stary, tylko nie wjeżdżaj jeszcze, dobra? Musimy wjechać równo, żeby było fair. I teraz wjedziesz na jumpa. Gotowy? 3, 4, start. No ej, fajnie, nie. Lecę bez wózka. Wraca się po wózek, chodź tu jeszcze raz. Genialnie to załatwiłem. Widać, że się znasz na portalu. Najbardziej failowy. No fajnie. Dobra, bierz wózek i spadamy. Nie, jak ja mam go... Ja pierdzielę, znowu wyskoczyłem. Okej, czyli wózek na jump padzie nie skacze. Weź rozmach tego zachmata. No nie da się właśnie. O, tak się da. Bierz wózek i jedziemy. Dobra, jazda. Najbardziej failowy, kurde, challenge na polskim YouTubie, nie? Ej, tu jedzie, tu szybko. Wow, jakie salto zrobiłem, ty! Salto zrobiłem normalnie, czaisz to? Te wózki znają trudne szybki wywijania się w powietrzu. Idziesz na prawo, a ja na lewo. Dziursko. I podjeżdżam pod górę. Dziurę zrobiłeś i ja pierdzielę. Nie gadaj, że spadłeś. Nie wpadłem, ale się zahaczyłem. No to chodziło, no to miał być, stary, taki tor przeszkód pełen niespodzianek, nie? Jedzie, dobra, nie będę na niego czekał, bo wtedy czekaj, nie wyprzedził mnie. Generalnie zapraszam was na kolejny odcinek z Michaelem. To będzie odcinek, gdzie będziemy się lać po prostu na broni, na tryje, plac zabaw. Na punkty. Jeżeli kogoś się zabije, to on traci punkt. Ten, co zabił, zyskuje. Jezus, tego to już nie pamiętam. Dawno to budowałem. Jak widzicie, jest 17 minut do końca, czyli budowaliśmy plac zabaw. Właściwie ja budowałem, bo ten biegał mnie zabijał. 40 minut, słuchajcie, a to chyba dużo czasu. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Tak i... Dajcie suba! Dajcie suba! Ej, fuck! Dobra, teraz ten największy... Jezu, ej, prawie spadłem. Synu, jedziesz za mną? Bo cię nie widzę. Lecę za tobą, ale... No niestety byłem nieobecny, jak budowałeś ten torbic. No ej, trzeba było iść ze mną, a nie kurde chodzić, to nie wiadomo co robić.
Ale najgorszy jest to, że odcinek będzie trwał kilka minut, a ja to budowałem kurde tyle czasu. Stary, teraz dawaj, na wstecznym. Tak, tak, stary. Gdzie on tam jedzie? Tyra pod górkę. Napierdalam, stary, z górką w górę. Coś ty mi zrobił. Wjeżdżaj. Myślałem, że wpadniesz, ale nie, to było chamskie. I tyłem, tyłem w to. Tyłem w tego man spada. Patrz. Tego? No, wywali nas może, a jak nie to się cofniemy? Tylko tyłem, więc nie przodem, bo wiesz. Serio? Aha, tu stary będę miał takie turbo. No tak lekko. Ty jeździć jak babcia w sklepie, stary, za kalafiorem, serio. 3, 2, 1, ziup. Dobra, to mi... Nara. Ale autostradka, stary. O, piękne to jest. I stary, ja tu mi się tak światło, ale to działa z lepiej. Piękne to było. Naginaj. Chyba wygrałem. Kurde, no minimalnie, ale wygrał, no. Kurde, minimalnie, ale wygrał, słuchajcie, no, no Michael jest dzisiaj zwycięzcą. Czekaj jeszcze chwila, poczekaj. Mogę to rozwalić, dzięki. Możesz, czekaj. Para. To musi stracić każdy kontakt z ziemią, wtedy dopiero się rozmali. Ale strzelaj do tego jak ci lepiej. Stary, wystarczy, żeby zniszczyć tutaj tą część, zobacz. Zniszcz tą część tylko tutaj. Nie chcę, tylko dobra. Jak dziecko. Ale wiesz, że to nie... Okej, okay, my wam serdecznie dziękujemy za odcinek, mam nadzieję, że mi byliście zadowoleni. Fuck. Co chciałeś? I że wam się to podobało, zapraszam was na kolejny odcinek Facetów w Rajtuzach. Mam nadzieję, że wam się to spodoba i co, no do zobaczenia, nie będę więcej gadał. Możemy na koniec tylko zniszczyć ten tor przeszkód i tyle. Koniec zabawy. Wszystko w temacie. Także trzymajcie się, siemanko, cześć.